Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, księże arcybiskupie, witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Na kogo będzie ksiądz głosował w wyborach do Parlamentu Europejskiego? O, gdybym ja miał takie problemy, na kogo głosować. A to ważne wybory, czy nie? Ważne, dlatego że one są sondażowe do wyborów parlamentarnych. Mianowicie to ukaże panoramę poszczególnych partii i ich moc. A na kogo powinien głosować katolik? Na najlepszych, tak jak każdy obywatel. Z tych, którzy są mu najbliżsi i realizują program. A bokser i zadeklarowany katolik Tomasz Adamek to jest dobry? Wyznają 10 przykazań. Tomasz Adamek, bokser. Proszę. I zadeklarowany katolik to jest dobry kandydat? Na niego powinni głosować katolicy? A to jego sprawa, to pytać pana Ziobry. Ale podoba się księdzu takie... kandydatura? Proszę panią, wybory to nie jest na zasadzie festiwalu piękności, czy się podoba, a nie? Czy nie. A nie jest tak nie. W praktyce? W części tak. Celebryci, im sympatyczniejszy, tak, no. A on należy do celebrytów. Osobiście go znam i cenię, ale czy z niego wyrośnie jakiś rasowy polityk, czas pokaże. Księże arcybiskupie. Nie wszyscy próbują, wszyscy się mocują. Jeżeli mamy tyle folkloru, dlaczego nie może być więcej? A partia to folklor? Ta polityka to folklor? Pewnie, jeszcze jaki? A co pani nie zna? Tego. I to kolorowy. Księże arcybiskupie, dużo się ostatnio mówi o Ukrainie, o konflikcie na wschodzie, a premier nawet dużo mówi o zagrożeniu i o wojnie. Ta retoryka się księdzu podoba? Retoryka przemawia poprzez realizm. Premier ma większe wiadomości jak taki przeciętny obywatel, a doświadczenie uczy, że zawsze trzeba zachować roztropność i mieć oczy i słuch otwarte na wszystko, co się dzieje wokół. A sprawa bezpieczeństwa państwa jest najważniejsza. A obawia się ksiądz tego, co się dzieje wokół, co się dzieje na wschodzie? Wszyscy się obawiamy, dlatego że nie dokonuje się wokół jakiś festiwal, tylko to są sprawy życia i śmierci dla Ukrainy, to be or not to be. A to, co chluśnie z Ukrainy, to chluśnie na Polskę i dlatego też my nie sąsiadujemy z Karaibami, tylko z konkretnym krajem. A Polska i jeszcze jest... słowiańskim. A Polska jest bezpieczna w tym kontekście? Jest bezpieczna? Na ogół jest bezpieczna, ale bezpieczeństwo jest rzeczą relatywną. A to nasze polskie zaangażowanie po stronie Ukrainy jest odpowiednie? Za duże, za małe? W sam raz? Uważam, że nie może być innego. Zaangażowanie jest dobre, bo ono idzie w wielu pionach, i tym politycznym, ale także i obywatelskim. My przeszliśmy swoją gehennę, więc wiemy, co znaczy wolność i także wasza i nasza. I to na przestrzeni wieków, nie tylko ostatnich dziesięcioleci. Księże arcybiskupie, przed nami rocznica katastrofy smoleńskiej. Sporo teraz się o tym mówi. Wczoraj prokuratura wydała taki komunikat, że nie było wybuchu w trakcie tej, bezpośrednio przed katastrofą. Ale już Antoni Macierewicz powiedział, że to jest jakaś manipulacja. Co się dzieje w tej sprawie? To jest sprawa jedna z najtrudniejszych, która dotyka cały naród polski, którą przeżywamy my wszyscy. I ona nie dotyczy problemu wybuchu czy nie wybuchu, tylko dotyczy największej z katastrof, dlatego że zginęło poza dwoma prezydentami także 8 generałów natowskich, 3 biskupów polowych. I elita rządowa i obywatelska Polski, a śledztwo jest wciąż w martwym punkcie. Wrak stoi 4 lata poza granicami kraju, więc te pytania, które kierowane są przez zwykłych ludzi z ulicy, są pytaniami ze wszechmiar uzasadnionymi. Ale to jest słabość. I chyba tak, to jest jedna ze słabości.
To jest słabość państwa w ogóle, to jest słabość prokuratury. Czy może prawdą jest, jak niektórzy mówią, że te główne partie polityczne właściwie podsycają trochę sprawę smoleńską? To są pochodne. Prokuratura nie jest jakimś dodatkiem, tylko jest poważnym organem państwa. A od niej wymaga się wiele i powinna czynić swoją powinność. A teraz, jeżeli pytania są, to znaczy, że pytania nie są bezzasadne, tylko pytania są od 4 lat bardzo zasadne. No dobrze, ale on... I chyba na tym roku też się nie skończy. No prokuratura twierdzi, że czyni swoją powinność. Za wolno. Wszyscy tak mówią, ale patrzymy na efekty. No efektów na razie nie ma zbyt wielu, ale może w interesie niektórych jest, żeby nie było efektów, żeby nie było końca. Przed chwilą słuchałem w Sygnałach Dnia wypowiedzi na ten temat pana Włodzimierza Czarzastego, więc on powiedział to samo, co teraz poruszamy, co mówimy. Że trzeba mieć paliwo, tak, do walki politycznej, a Smoleński to jest inna już pochodna. Trudno, żeby wydarzenia tej miary nie miały rezonansu w życiu politycznym i w życiu poszczególnych partii. To jest, no dobrze, księże arcybiskupie, ale jakie Polska wyciągnęła wnioski z ja tego, co się zdarzyło? Ja nie jestem prezesem żadnej z partii. Ja wiem. Więc pytanie nie do mnie. Ale jakie Polska wyciągnęła i czy w ogóle wnioski z tej katastrofy? Obywatele wyciągają wnioski, ludzie wyciągają wnioski. Dlaczego ta katastrofa stoi, jej powody i ten fakt w martwym punkcie? I jeżeli tak dalej będzie szło, to te pytania będą narastały. Bo po roku, proszę zauważyć, minęły 4 lata. Po roku wydawało się, że emocje opadną. Ja sam słyszałem z ust najwyższych przedstawicieli państwa na 30-leciu Solidarności. Między kwietniem a sierpniem to minęły zaledwie 4 miesiące. I słyszałem odpowiedź, emocje opadną. Minął rok, wydawało się, że rzeczywiście emocje opadną. Minął drugi, już się nieco uniosły, a przyszedł trzeci, bardzo się podniosły, dlatego że coś nie funkcjonuje. A 4 lata również się te emocje utrzymują, bynajmniej nie opadają. I nic nie wskazuje na to, że opadną. Ksiądz arcybiskupie, czemu zmienił ksiądz arcybiskup zdanie w sprawie kościoła na Łostowicach? Ja zdania nie zmieniłem. Ja tylko chciałem ciszy przed kanonizacją, żeby nie był to przedmiot dyskusji i kontrowersji. A czekamy na decyzję od 2,5 roku Rady Miasta na zagospodarowanie przestrzenne. I do dziś nie doczekaliśmy. Który z obiektów czeka 2,5 roku w Gdańsku? Ale czy to znaczy, że po kanonizacji ksiądz wróci do tej sprawy, czy nie? Tak, to jest wszystko w liście. A wiem, ale ja listu nie czytałam. To trzeba przeczytać tam. Wszystkie punkty są wyszczególnione. Ale to pytam, czy ksiądz wróci do tej sprawy pewnie. I będzie się upierał przy takim kościele, o jakim była mowa, czy nie? Nie, w liście zaznaczyłem. Przedstawię nowy projekt. On będzie taki bardziej kompromisowy? I oczekując na zatwierdzenie zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Będzie taki bardziej kompromisowy? To nie chodzi o kompromis. Bo dotychczas obie strony, jeśli mogę tak wyrazić, miałem wrażenie, że nie chciały pójść na kompromis. Ksiądz wykonał pewien gest. Nie, pani używa zdania, które jest bez sensu. Dlaczego bez sensu? A dlatego, że ksiądz mówił swoje, a radni mówili swoje, a prezydent już sam nie wiedział, co ma mówić. A tu nie chodzi o kompromis, tylko chodzi o jakieś polityczne rozgrywki właśnie w Radzie, a nie o meritum całej sprawy. Tu nie ma mowy o żadnych kompromisach. To jaki to kościół powinien być w Łostowicach? Żeby nie było wokół tego awantury niepotrzebnej. Nie ma. I właśnie nie powinno być awantury. W Krakowie nie ma takiej awantury. Ani o wieżę, ani o teren. Przy centrum Jana Pawła II. To księdza jakoś osobiście boli, ta sprawa? Naturalnie, to boli ludzi wierzących. To nie jest sprawa moja. Przed nami kanonizacja Jana Pawła II, jak ksiądz mówił. Ksiądz się wybiera. Jakie to jest wydarzenie dla Kościoła polskiego? Tak, z Gdańska jedzie duża pielgrzymka, ponad 3000. Przede wszystkim autokarowe, ponad 60 autokarów. Kanonizacja ma wydarzenie w wymiarze Kościoła powszechnego. Dlatego, że taki jest wymiar kanoniczny.
Mianowicie beatyfikacje dotyczą prowincji bądź kościoła partykularnego. Natomiast ogłoszony święty staje się świętym i patronem całego kościoła powszechnego. Stąd to wielkie wydarzenie. Także pamiętajmy, że będzie kanonizowany Jan XXIII. Te dwa pontyfikaty jakby ze sobą się zespalają, bowiem Jan XXIII zwołał sobór, papież dobroci, encyklika Pacem in Terris. To był papież wielkiego przełomu, papież naszych czasów jeszcze. I ciekawe, że tak się zbiegły te losy także kanonizacyjne. A ksiądz tak po ludzku tęskni za Janem Pawłem II? To jest bardzo trudne pytanie. Wszyscy tęsknimy. Ja osobiście mam wiele powodów, by czuć tą bliskość z racji na ten bliski kontakt, kiedy byłem w Watykanie przez tych 14 lat i wiele spotkań, ale także jako biskupa polowego i te spotkania z wojskiem, a także spotkania prywatne, podczas których Ojciec Święty stawiał zawsze pierwsze pytanie. Czy jeszcze jest wojsko w Zambrowie? Dlatego, że mówię, Ojcze Święty, już tam od 70 lat nie ma ani jednego żołnierza. A to dlatego, że jego ojciec służył w Zambrowie i z Zambrowa wyruszył jako legionista na front. A drugie pytanie, czy jest kult marszałka Piłsudskiego? Dlatego, że to jest rocznik Ojca Świętego, to rok 20, rok legionistów, a ojciec papieża był legionistą i Piłsudczykiem, stąd też to pytanie, ale za każdym razem i to wielokrotnie. Z Franciszkiem to już jest zupełnie inna rozmowa, z papieżem Franciszkiem. W innym czasie przede wszystkim, ale bardzo serdeczna i miła, czego doświadczyliśmy podczas ostatniej wizyty. A proszę mi powiedzieć jeszcze, a jak ksiądz odnosi się do takich głosów, że polscy komentatorzy, także katolicy publicyści, że polski kościół, polscy biskupi tak nie do końca wsłuchują się w to, co mówi Franciszek, papież Franciszek, o skromności, to ta dyskusja tak, proszę, o samochodach i tak dalej, i tak dalej. Ależ, proszę zauważyć, że jeszcze pontyfikat się nie zaczął, a już rozpoczęła się dyskusja. Poza tym jechaliśmy ad limina, to co mówiły media? No to papież tam pokiwa palcem. Zresztą ja ten wątek podniosłem w czasie homilii w Bazylice Świętego Pawła za murami. Ale jest dobra okazja, by powiedzieć o geście bardzo takim spontanicznym. Przewodniczyłem trzeciej grupie naszej ad limina, to były trzy metropolie, szczecińska, gdańska i warmińska. I prezentowałem życie religijne i tak dalej w języku włoskim. A potem Ojciec Święty przemawiał, ja z włoskiego tłumaczyłem na język polski i biskupi, którzy zadawali pytania po polsku, tłumaczyłem na język włoski. I w pewnym momencie Ojciec Święty mówi, byłem tak obok, mówi: chyba la gola jest seka, sucho w gardle, to ja przyniosę wody. I Ojciec Święty wstał i poszedł po wodę. A my tak siedzimy wokół, ja z Ojcem Świętym. No i Ojciec Święty otworzył taką szafę dużo, wyjął butelkę wody, buteleczkę nawet zaczętą już i szklankę i wracamy z tym z powrotem do tronu. Więc jest to gest samarytański. Zresztą powiedziałem, Ojcze Święty, un bicchiere dell'acqua samaritana, to jest szklanka samarytańskiej wody. Więc mówienie o... Tak, tego doświadczaliśmy. Zresztą nie raz. Ale tak. No właśnie, tylko ja teraz, tak, jak rozumiem, jest pytanie, czy ksiądz arcybiskup podałby wody księdzu? Zawsze podaję. Proszę panią, niech pani nie podejrzewa mnie o taki ostragonizm. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.